Witam wszystkim z tej strony, ja MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Rayman 2 Wielka Ucieczka. Przed nami, panie i panowie, świątynia wody i lodu. Zobaczymy naszą pierwszą maskę i będzie nasz pierwszy boss do pokonania. Bossy w tej grze ogólnie są dziwne, różne. Także pokażę wam pierwszego, tylko musimy poziom przejść roki, mi się ocierał mikrofon. Dobra, lecimy do przodu, zobaczymy co tutaj będzie się działo. Mamy Teen Sinu, po raz kolejny. Witaj ponownie! Może jakie ja głosy nie robiłem, nie pamiętam. Więc tak, chłopaki, to ty jesteś prawdziwym królem? Jesteśmy teraz po prostu nieco lepiej zorganizowani. A że mi po kolei mówią? Aha. Znalazłeś się w izbie Teen Sinu. Stąd możemy pozwolić ci wejść do innych światów. Znaczy po kolei mówią. Podróż będzie wymagać dużej ilości energii. Kroki. Ale widzę, że ty już zebrałeś mnóstwo lumsów. No, zebraliśmy chyba wszystkie, jakie mogliśmy do tej pory. Przygotuj się na odkrycie nowego świata. Świątyni wody i lodu. Ja pamiętam, jak to świątynia wygląda. Wiem, że ciężko jest zebrać wszystkie lumsy tutaj. O czym ogólnie tam to pójdzie? Może pójść dwie strony, może pójść dobrze, może pójść źle. No dalej, wejdź. Ty, Rocky, jak się przestaniesz o tym mikrofon ocierać, to cię przyrobię na torebkę. Okej, okay, o, są te kraby chyba, tak? Tak, są te kraby. One ogólnie chyba... robią jak się... Tak, ja nie wiem jak się w nie wejdzie, tak, 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 tak. To mamy kolejny nowy typ... Boże, typ, chyba typ... robota. Tak się pojawia i znika właśnie. Najczęściej możemy tylko raz go uderzyć. No, czasami nie możemy go w ogóle uderzyć. Gajemem się fokusuje na tym krabie. To jest bardzo niefajne. Może pójdziemy do niego, o właśnie. On się pojawia chyba w tych samych miejscach. Na zwiętach będzie chyba u góry. Nie, on się pojawia tam, gdzie jest chyba najbliżej nas, okej. Okay. To akurat dużo sensu. Czy się powinien pojawić na dole tutaj? Nie, na górze się pojawi, dobra. Czy to w ogóle trafię go stąd? Trafiłem, okej. Okay. To się pojawi na dole może. O, jest tutaj, okej. Okay. Jeszcze jeden strzał będzie po niej, więc strzelam tutaj na lewo teraz. Aha. Dobra, leży, Jezus Maria. Jeszcze go kraba wszedłem. Jak ja mam full zdrowia, jest git. Tylko co pamiętam, tutaj na samym początku jest coś... A właśnie, jest tutaj ta skrzynka, dobrze pamiętałem. Ale tylko tu się dostać, o właśnie, w ten sposób, dobra. I te kraby pieprze, no je pamiętam. Nie napsuły krwi. Kurde. O, mamy ten, ulepszenie zdrowia, mamy ten 20 klatek. Tak, 20 klatek mam, okej. Okay. Dobra, kolejny odcinek na dwójki. Powiem wam szczerze, ja zapomniałem z tej gry więcej, niż mi się wydawało, że zapomniałem. Mi się wydawało, że pamiętałem znacznie więcej, jeśli chodzi o tą grę, a się okazuje, że pamiętam znacznie mniej. Więc będzie ciekawa oczywiście po to, żeby tą grę na nowo poznać i się powkurzać, jak tam coś nie wyjdzie. Dobra, najpierw ja muszę zobaczyć, tutaj cokolwiek jest do zrobienia. Jeszcze tam coś jest do zrobienia, ale czy to jestem w stanie skoczyć stąd? Złapcie krawędzi. Okej, okay. A czy jestem w stanie stąd wyskoczyć? Okej, okay, jestem w stanie. Możemy zejść... Nie, tu na górę chyba idziemy dalej. Tak, zdecydowanie, czyli tu musimy zejść na dół. Żeby wszystko zrobić, żeby się w ogóle sterowało. Z i A? Tak, Z i A, okej. Okay. Tu mamy... tylko lumsy czy coś jeszcze? To jest dobre pytanie. Mamy tego lumsa tutaj. O, tu w ogóle za tu muszę zejść. Co tu w ogóle mamy? No, tego powietrza nie brakło. To będzie skrzynka na końcu jak nic. To po prostu śmiedzi na odległej skrzynką. Oczywiście, że tak. To są lumsy czerwone na czas, my nie potrzebujemy tych lumsów, mamy full zdrowia. Jest ta skrzynka. Jest ta skrzynka. I tu w ogóle te skrzynki mamy na tym poziomie? Tylko dwie? Tu mamy już wszystkie skrzynki? Aha. A, bo wiem, gdzie będzie reszta lumsów, wspomniałem sobie. O, już mi się to nie podoba. Już mi się to bardzo nie podoba. Jak cały ten boss ogólnie. Okej. Okay. No tak, musimy zabrać cztery maski Polokusa, żeby go obudzić. Mimo, że on śpi, to się potrafi z nami komunikować, co jest dziwne, co się dowiecie oczywiście, jak pierwszą maskę zabędziemy. No ale tak, Polokus sobie śpi, on ma moc, żeby to wszystko w ogóle naprawić, żeby piratów się pozbyć, a sobie śpi i ma wywalone wszystko, także świetnie. Naszą oczywiście misją, jak to w każdej grze bywa, jest, żeby go obudzić i żeby zło pokonać jako Raimundo niepokonany. Dobra. A pokażcie z Globox, to jest moje pytanie, bo z Globox byśmy się rozdzielili na pierwszym poziomie przy ucieczce ze statku i do tej pory się tylko nie widzieli, więc śmiesznie. Dobra, tu na ogólnie jest mega dużo rzeczy zawsze tutaj poukrywanych, ja nie chcę niczego przegapić.
Na przykład tu wychodzicie, musicie iść w lewo, a na przykład tu na dół może być zejście, gdzie jakaś skrzynka może być, albo jakieś lumpsy. I tu zawsze się... Potem coś pomijacie i nie wiecie gdzie. Okay, to jest ładny chyba robot, który... O, nie ma tych klatek właśnie, gdzie nie można go trafić. To jest najlepszy robot, jaki może trafić. There we go. Jeszcze uleczymy. Dobra. Zobaczcie, te kraby tutaj są. Jakie te kraby nienawidzę. Okej, mamy... W ogóle tak idę przez to i w ogóle nie tłumaczę nic. Tu mamy dwie takie... dwa takie podesty. Jeden pomarańczowy, drugi niebieski. Takie trójkąciki, można powiedzieć. Po obu stronach tych drzwi, czyli tutaj i tam, mamy kule, które musimy na te podesty przynieść. Musimy właśnie te kule tutaj zdobyć. Wpaść może każdy, kto wie, jak otworzyć drzwi. No, my oczywiście wiemy, jak te drzwi otworzyć. Wiemy oczywiście z poprzednich poziomów, że potrzebujemy wybuchowej beczki. Bo to są właśnie drzwi tego typu, gdzie potrzebujemy wybuchowej beczki, która znajduje się tutaj. Z tymi beczkami jeszcze będą naprawdę niezłe jaja, ponieważ ogólnie, jeżeli wiecie... Jeżeli myślicie, że wiecie już wszystko na temat niektórych rzeczy, to ta gra wam pokazuje, że nie. Nie wiecie wszystkiego. Dobra, ta kura będzie prosta, bo po prostu wchodzimy do góry i ta kura tutaj będzie, jeżeli dobrze kojarzę. Muszę tutaj jeszcze robot być. A nawet, że nie, tu w ogóle... O, Murphy przyleci, okej. Jaki Murphy miał głos? Oto magiczna kula! Aby ją złapać, stań przed nią. Jeżeli chcesz ją podrzucić, naciśnij A. Jeżeli chcesz nią rzucić, naciśnij spację. Ustaw kulę na podstawach tego samego koloru, a otworzą się drzwi do świątyni. Jeżeli jedną stracisz, wyjdź, gdzie ostatnio ją miałeś. Jestem pewien, że znów ją tam znajdziesz. Dzięki, Murphy. Jak ktoś powiedział, do zobaczenia, wymienię czwórce. A jakby na czwórki dalej nie było. Rayman Trójka wyszedł w 2003 roku, więc ma w tym roku 21 lat, holy shit. I tak, żeśmy nie widzieli Raymana Czwórki, za to widzieliśmy dużo gier, jeśli chodzi o Curiki różne, których absolutnie kurwa nienawidzę. Hop, proszę mnie, każdy, kto jest fanem Raymana, nienawidzi Curików, więc no, to zrozumiałe, że ich nienawidzę. Dobra, potrzebujemy tamte drzwi jeszcze rozwalić. Ja w ogóle, czy jak tą beczkę niesiemy i dostaniemy od kraba przypadkowo, to przypadkiem tej beczki nie tracimy. Bardzo to jest możliwe? I bardzo bym nie chciał tego zrobić aktualnie. Idź krabie, jak uczony jest teksturą 2D. Dobra. Mówię, mega dziwnie, mamy już wszystkie skrzynki, a jeszcze musimy lumsy zebrać. To jest nieznane terytorium, że tak to ujmę. Tu z tego co pamiętam, będziemy musieli trochę poskakać. A nie! Bo to jest inne miejsce, mi się teraz kojarzy z tymi kulami. Dobra, przepraszam. A widzicie, teraz żeśmy zeszli na dół, tak spadliśmy z... Kule żeśmy wypuścili z rąk, ale nie szkodzi. Idziemy do przodu. Te kule są tak naprawdę, może powiedzieć, niezniszczalne. Chyba, że mam potem jakąś przepaść do jakiejś lawy czy coś, to wiadomo, że się tracą, bo już jej nie wyciągniemy fizycznie. Więc po prostu musimy je potem odzyskać. O Boże, jak to przerzuciłem. Halo, halo. Pani kulo. I pyk. Dobra. Drzwi się otwierają. Mi tu się kojarzy taki zjazd, taki bardzo chamski zjazd, gdzie jeżeli ten zjazd się kończy tak, że wyskakujemy i zbieramy checkpoint od razu, jeżeli dobrze kojarzę. Więc jeżeli coś pominęliśmy i chcemy na przykład umrzeć, żeby się wrócić na początek, to jak się z tym nie wyrobimy, to jest niepewne. O właśnie, dostajemy checkpoint i jest problem. Tak, to jest ten pieprzony zjazd, który ja absolutnie nienawidzę i który zmusił mnie do powtarzania tego poziomu pierdyliard razy. Tylko po to, żeby wybić je w odpowiednim miejscu tak, żeby wszystko zebrać. No jest 10 lutów, które musimy, z tego co mi się wydaje, w tym zjeździe musimy 10 lutów zebrać. Chyba w ogóle tu jest ten zjazd, czy mi się kompletnie już wszystko pomieszało? Mogę przecież raz coś powiedział dobrze. Tak, powiedziałem chociaż raz coś dobrze. Sukces co? O, to jest w ogóle Murphy, halo? O, hello. Widzisz, ten stok jest bardzo śliski. Zaczniesz panowanie, jeżeli zbyt mocno skręcisz. Aby przyspieszyć, naciśnij do góry, aby zwolnić, naciśnij do dołu. Podczas zjazdu nie możesz użyć helikoptera. O, i to jest właśnie to, co jest niesamowicie wkurzające w tym zjeździe, ponieważ mamy wyłączony helikopter. Tu jeszcze nie, ale jak zjeżdżamy, nie możemy go użyć. Nie możemy się na przykład, wiecie, zatrzymać w miejscu, gdzieś się wrócić helikopter, dopiero potem dalej zjeżdżać. Nie. That sucks. Dajemy w dół, żeby zwolnić, do góry, żeby przyspieszyć. Możemy oczywiście skakać. Lepiej jest po prostu jechać jak najwolniej tylko się da i spróbować wszystko zebrać. Oczywiście jest to... O właśnie, bardzo ciężko, żeby wszystko zebrać. Już wspominałem dwa lumpsy, także przydałoby się... O właśnie, umrzeć. Jak hamujemy, to w ogóle jemy tak skręca na bok. Cholera wie po co. Okej, okay. Czyli już pominaliśmy na set dwa lumpsy. Mam nadzieję, że zbieram wszystko. Mi się też kojarzy, że chyba jest jeszcze jeden ostatni lums do zebrania po tym zjeździe.
Jak się walczy właśnie z tym ostatnim bossem, żeby maskę zebrać. Ostatnim bossem. Na tym poziomie po prostu bossem, żeby maskę zebrać. Udało się. Dobra, mamy tutaj wszystko. Wszystko. Okej, mamy 5 jeszcze lumsów do zebrania. Czemu mi się kojarzy, że tu będzie ten lums, za którego jest 5 tutaj uśmiechnięty do zebrania? O, już mi się źle kojarzy. O, udało się, okej. Fucking hell. Tak, gdzie jest jeszcze lumsy? Tutaj. Raz, dwa. Nie zebrałem tylko jednego. Gin. Dobra. Jeden lums tam został. I ten skok jest chamski, ponieważ no... Trzeba to dobrze wycyklować wszystko. Dobra, ale dajmy po prostu do góry na razie. Weźmy sobie prędkości, tylko nabierzmy. O, widzicie jak tutaj wyskakuje teraz szybko? Szybko, daleko! Szybko i daleko. Dobra, to jeszcze nie tutaj, to będzie za chwilę. Muszę się przygotować na ten skok, tak wiecie, wycyklować tak, żeby mniej więcej na środku. Żeby miał dobrą prędkość. I żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, żebym tego poziomu nie musiał powtarzać. Biedylia te razy, tak jak to mówiłem. Hopla! Udało się, okej. Okay. I ostatni lums, jak pamiętam, tak, będzie schowany. Tak jest. Jednak ta makówka jeszcze trochę działa. Axel, tak jest. Strażnik świątyni wody i lodu. No to panie Axel. Widzicie, i tu macie checkpoint. Więc jak zepsujecie, to zepsujecie. Wow, shit. Okej. Okay. Teraz tak, musimy się wycić tymi szkałatymi lumsami na początek, tam gdzie on tutaj zaczynał. Ponieważ tu jest sopel, który ten sopel musi spaść mu na głowę. I to będzie tyle? Dostał w ogóle, czy nie dostał? Dostał. I to jest chyba po bossie? Tak? To jest po bossie? Wiem, to może wyglądać na proste, ale zauważcie, że proste nie jest. Okej, okay, i teraz... Jezu, gdzie ten lums teraz był? To jest złe pytanie. Ja wiem, że on gdzieś jest, ale nie pamiętam teraz dokładnie. Chyba musimy na górę przejść. Chyba musimy z powrotem na górę przejść i ten lums chyba za wodospadem, tutaj za tą fontanną gdzieś jest schowany. Tak mi się coś kojarzy. Tak, bo na dole jest wyjście, a my chyba musimy pójść na górę. Tutaj gdzieś ten lums chyba jest schowany. Ten tutaj jest czerwony. Jest też ostatni żółty. Mhm. Czyli mamy wszystko. Boże, jaki jestem szczęśliwy, że on tutaj na tym poziomie wszystko. Fuck me. Dawać mi tą maskę, ja tu nie chcę wracać. Się jeszcze uleczę elegancko. Jak miło. Dało się. Sukces. Aż się muszę napić wody. Tutaj nie mam przy sobie. A no ty bak. To twój dzień. Tak, to samo kółko mamy na naszym... Bianku. Ja na tej właśnie wieży tutaj jest, także to jest ciekawe. O. There we go. Mamy naszą pierwszą maskę. Nice. Jeszcze 3 i będziemy mogli Polokusa obudzić. I to jest właśnie pan Polokus. Witaj, jestem Polokus, duch tego świata. Widzę, że znalazłeś pierwszą z moich 4 masek. Na razie jestem bardzo daleko i nie mogę, i mogę rozmawiać jedynie w snach. Ale gdy przyniesiesz mi pozostałe 3 maski, to się przebudzę. I pomogę walczyć z piratami. Jak damy, to wyglądasz na obudzonego. Ale to tylko moja teoria. Pierwsza maska na miejscu. Nice. Jak to jest Strange, nie? Jakoś tak robił. W Avengersach. Bądź silny, los naszego świata spoczywa w twoich rękach. Bardziej w dłoniach niż rękach. Okej, okay, to będzie bonus... Boże... Tak. Bonus poziomowy. Co? Poziom bonusowy, ja pierdolę. Tak.
Dokładnie to samo, tylko że pewnie dłuższa traca niż była wcześniej. Tak, znacznie dłuższa traca. Znaczy znacznie. Po prostu ta trasa się będzie coraz bardziej wydłużać i będzie po prostu dalej w grze. Po prostu i tyle. I tu powinniśmy już do wróżki biec. Tak, biegnij dziecko, biegnij, bo nas pirat dogoni! Dobra, udało się. Jezus. I teraz uzupełnienie zdrowia, czy może pięści w końcu dostaniemy złote? Ja sobie nie widzieliśmy tych pięści jeszcze ani razu. Mamy full zdrowia, także no nie uleczysz nas. Okej, czyli znowu tylko zdrowie. Dobra, w porządku. Dzięki, fajnie było. Oczywiście jest to zapisać grę, jak najbardziej. Cierniow... O, tu jest ten pocisk biegający. O, tu będzie wesoło, tu będzie ciekawie. Oj, oj, oj. Lecimy. Cierniowe wzgórza. 8 klatek aż. Jezu. Aha, tu będzie wesoło. Uważaj na siebie. Z tego miejsca strzeże biegający pocisk. Słyszałem, że podobno można go oswoić. Dzięki za wskazówkę, nie ma na co. Tak, na samym początku poziomu ten pocisk na nas ciśnie. I żeby go oswoić, po prostu musimy biec dookoła, aż się zmęczy. Dokładnie, potem na niego wsiadamy. I możemy na nim sobie jeździć. Ale zanim w ogóle ten pocisk tutaj będziemy ujeżdżać, że tak to ujmę, tu będziemy mieli sobie za chwilę do znalezienia właśnie przycisk, żeby to tutaj otworzyć, ponieważ oczywiście na początku poziomu coś jest do zdobycia. Więc tak, na razie ulewamy pocisk. Tu się wraca z poziomu, więc tutaj nie wchodzimy. Ale gdzieś tu powinien być schowany przycisk albo... O właśnie, there we go. Dobrze, jeszcze pamiętam. I co my tu mamy schowane? Pewnie klatkę, bo co innego. Oczywiście, że tak. I to 5 lutów jeszcze w klatce, nieźle. Okej, okay, wracamy do pocisku i teraz będziemy już faktycznie przez ten pocisk. Przez ten pocisk, po co tego pocisku cisnąć do przodu? Halo? Potrzebujecie. Ponieważ pocisk może przez te cienie przejść, a my no... Jak się domyślacie, niekoniecznie. No, hello? Dobra. Możemy na nim przyspieszać. Nie możemy skakać, możemy tylko z niego zejść. There we go. Pięknie. Brawo! Wiesz już, jak ujeżdżać pociski. A dziś spację tak, żeby z niego siąść, okej? Okay? Nie możesz siąść, jeżeli porusza się zbyt szybko. O, to jest dobra wskazówka akurat, co że w ciebie wątpiłem. There we go. Mamy 10 lutów na start. Okej, okay, a co my tu w ogóle mamy? Akademia Wojskowa. Uszanuj nakaz całkowitej ciszy, aby pomóc kadetom w koncentracji. No dobrze. Wydaje mi się, że tą ciszę naruszę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy być tu oczywiście cicho. To jest ich dwóch, także nie chcielibyśmy raczej walczyć z dwoma. Przynajmniej w tym momencie. No i tak, przejdźmy obok nich. Na spokojnie i po cichu. Za chwilę się z nimi rozprawimy. A na razie przejdźmy tu, zobaczmy, co tutaj się w ogóle dzieje. Mamy skrzynkę, o proszę bardzo. I kolejne 5 lusów w tej skrzynce, nieźle. Może go możemy rozwalić, co możemy z tym zrobić? Nie. Coś tu w ogóle jest jeszcze dla nas? Też nie. To ma dźwięk? To ma dźwięk jak coś w jednej trójce, jestem przekonany co do tego. Chyba jak ten portal do lekarza? Jak byliśmy u lekarza tam właśnie w tym takim lobby za każdym razem. Co tam Globox szedł. Wydaje mi się, że to brzmi dokładnie tak samo. Ale mogę się mylić. W jednej trójce też już trochę dawno grałem, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Czy w ogóle coś będę miał z tego, jeżeli ich rozwalę? Oprócz... Nie, oni dają przewodę lusy, nie dają żółtych, także... Mogę absolutnie ich olać i iść do przodu. Chyba... Że... Muszę ich rozwalić i teraz coś zepsuję, to się ewentualnie na poziom oczywiście... Wrócę. O, tutaj jest ciekawie. Tu znowu jest pocisk. Jak widzicie zresztą, możemy się tutaj porozglądać na razie. Tu możemy na górę na to drzewo wejść. Za pomocą tych grzybów. Tu jest skrzynka u góry i tu jeszcze był gdzieś szkarłatny lums, którego teraz nie widzę. Dobra, ale olać ten pocisk. Na razie idziemy zwiedzać, już nie potrzebujemy go w tym momencie akurat. Ojej, i tu są ten żółty lums, musimy tam iść. I tu jest szkarłatny lums, tego ciężko trafi pod tą perspektywą.
Dobra, czy ja tutaj dolecę? Jak najbardziej, że dolecę, pewnie. O Jezu! Ledwo ale doleciałem. I tu jak się obrócimy w prawo, jest skrzynka. W jaki sposób ja pamiętam te dwa poziomy, które tutaj dzisiaj graliśmy, lepiej niż poziomy jakikolwiek wcześniej. To jest interesujące, no ale okej. Okay. Mamy jeszcze Lumsa, będzie mi 20 na stanie. Jest bardzo dobry wynik. Coś tutaj jeszcze jest. Nic tutaj nie dzwoni, nikt nie krzyczy, nie płacze, więc chyba możemy iść dalej. Mówiąc dalej, musimy oswoić pocisk najpierw. Znaczy oswoić, zmęczyć go. Po prostu wystarczy trzymać całkę w lewo i on się w końcu zmęczy. There we go. I też start nim właśnie jest bardzo ważny, ponieważ czasami start nim może być troszeczkę krzywy. Na przykład wystartujecie i uderzycie w ścianę i to jest niefajne. Tu podzielimy prosto, bo na lewo są tylko czerwone lumsy. Nie musimy się aktualnie leczyć. Możemy przyspieszyć, ale na razie nie potrzebujemy. Będziemy potrzebować za chwilę, jak dobrze pamiętam. Oj, o! Tak, pocisk się może też rozbić, jeżeli będziemy nie za bardzo obijać o ściany. Okej, okay, muszę się wrócić, bo pominąłem lumsa jednego. Dobra, miałem pocisku. Okej, okay, miałem pocisku, bo pominąłem jednego lumsa. Dawaj, przyjacielu. I te pociski to też nie jest ich ostatnie zastosowanie. Tak samo jak beczek. Będą takie jaja w przyszłości z nimi, że ło! A jak się na co nie później przydadzą? Panie i panowie, co się działo? Jeszcze nic nie widzieliśmy tak naprawdę. I mówię, zobaczcie ile rzeczy już Rayman 2 ma w sobie, ile mechanik różnych i wszystkiego w porównaniu do Raymana 3. To jest niebo a ziemia, jak Rayman 2 jest rozwinięty, a jak Rayman 3 jest po prostu niedorozwinięty pod względem poziomów gry i w ogóle zastosowania mechaniki itp. itd. Bardzo fajna giera, ale gorsza od dwójki. I to trzeba niestety przyznać. Okej. Jednostka elitarna, centrum treningowe, niebezpieczeństwo. Jednostka elitarna. Mi się bardzo nie podoba to stwierdzenie. Ale tak, tutaj ogólnie pokażę wam coś, czego się uczymy później w grze. Mianowicie, mamy tutaj te pochodnie i mamy beczkę. Mówiłem wam, że beczki mają zastosowanie jeszcze inne w tej grze i właśnie wam je pokażę. Tego nie dowiadujemy się dowiadujemy się o tym później w grze. Nie powinniśmy tego w tym momencie wiedzieć jako nowi gracze, ale ja wiem, że jak wejdziemy beczką w pochodnie, to możemy nią lecieć. Dokładnie tak. To nam pozwoli oczywiście tutaj dostać tą oto skrzynkę. Ja dobrze podbijamy oczywiście nasze pięści. W jakiś sposób. Nie pamiętam tylko jak, chwila, ktoś to odbijało. A nie, przepraszam. Bierze się beczkę i się ją podrzuca. There we go. How smart. Ok, teraz lecimy w drugą stronę, bo oczywiście musimy się stąd jakoś wydostać. I mówię, my jako... Ja bym był nowym graczem, to oczywiście nie wiedziałbym co tu zrobić. Nie wiedziałbym, żeby połączyć beczkę z pochodnią, żeby mógł przelecieć. Bo to się dowiadujemy oczywiście o tym później. Więc... No, taki mały spoiler na przyszłość wam dałem, no bo dlaczego nie? To oczywiście możemy też wejść z tą beczką na górę. I co, zrobimy to. Zrobimy to. Możemy z beczką wejść na górę i piznąć temu robotowi tutaj u góry. Ponieważ ten robot jest faktycznie jednostką militarną i... Jest trochę ciężki tutaj w ogarnięciu, także... Ułatwimy sobie sprawę, używając beczki z prochem. Dobra, musimy tylko ją zanieść. To trochę zajmie. 15 lumsów i 3 skrzynki. Jestem ciekaw, czy zbierzemy na tym poziomie wszystko, bo szczerze nie pamiętam. Oho! Oj, 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 oj. A to nie była jednostka elitarna. Myślałem, że to po prostu było to ostrzeżenie, bez sensu. Ale okej. Okay. Pyk. I idziemy. Jak by się udało koło niego przejść, po cichu po prostu kichnąć ten przycisk i tyle. O nie, nie przejdziemy tu dalej. Już pamiętam czemu. O, następny odcinek będzie bardzo, bardzo fajny. Aha! Clark? A więc co ty wykończyłeś wszystkich tych piratów? Tylko 20 piratów przeciwko tobie? Nie mieli żadnych szans! Witaj koleś. Chcesz się zbliżyć na rękę? Hej, nie wygląda zbyt dobrze, boli cię coś? Musiałem zjeść coś, co mi zaszkodziło. Aby poczuć się lepiej, potrzebuję trochę życiodajnego napoju. Jest ukryty w pobliżu wejścia do bagien przebudzenia. Mhm. W miejscu nazywającym się jaskinią złych
snów. Nie zapomnij tej nazwy, gdyż inaczej strażnik cię nie przepuści. Jaskinia złych snów? Na pewno nie zapomnę. Trzymaj się, pójdę na bagna i przyniosę eliksir. Dzięki, koleś. Tak, chcę zapisać go jak najbardziej. Tak. No i zostajemy wypluci z cieniowych wzgórz. Oczywiście to, co zebraliśmy, to zebraliśmy. A my, tak jak wam mówiłem, musimy się wrócić na poziom, który nazywa się Moczary Przebudzenia. Ponieważ jak pamiętacie, poszliśmy w prawo, tam płynęliśmy tym wężem, a w lewo był ten Jano, czy tam Jano, jak on się tam nazywa, z tym jednym okiem. Taki, wyglądał jak ten, jak trochę jak Polokus w sumie. I w sumie byliśmy tam, nie mogliśmy tam wejść, ponieważ nie znaliśmy nazwy tego miejsca. Teraz znamy, jest to Jaskinia Złych Snów. I jest to jeden z dwóch poziomów, jak pamiętam, który jest po prostu straszny w tej grze. To nie, że faktycznie tam się wchodzi i jest mega duży niepokój. No i musimy tam iść, musimy tam po ten eliksir dla Clarka pójść, żebyśmy mogli w ogóle pójść dalej na cieniowych wzgórzach, także to sobie ogonimy w następnym odcinku. Zobaczymy, co tam się dzieje. I w ogóle, dlaczego ten poziom jest straszny, bo ja wiem, dlaczego jest straszny. I zaufajcie mi, że warto obejrzeć, warto oglądać, warto się dowiedzieć. No i cóż, zobaczenia w tym odcinku, jak na dwójki, trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.